Estadio Santiago Bernabeu. Witają Państwa Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Zaczęli gracze PSG, głośny doping, wspaniała atmosfera. Zobaczymy, czy będziemy mieli co wspominać po tym meczu. Kurzawa. Dobra interwencja, blokuje centrę. Luka Modric. Szaleńczy atakuje obrońca. Nieudany wślizg i mamy rzut wolny. Danilo. Gareth Bale. Toni Kroos. Dobra pozycja do oddania strzału. Rodriguez. Strzela! No nie, to nie mogło zaskoczyć bramkarza. Nie musiał się nawet ruszać. Słyszą Państwo, kibice nie lubią takich podań. Toni Kroos. Rodriguez. Teraz Cristiano Ronaldo. No, może centrować w pole karne. Ale znakomicie to wyłapał. Danilo. No, udało mu się. Uderza! Aj, niewiele brakowało. Dobra wymiana podań. Rodriguez. Kroos. Ładna dwójkowa wymiana piłek. Out. Real Madrid wznowi grę. No i Cristiano Ronaldo. Ach, ładnie przejął tutaj na skrzydle. I rozpoczną królewscy od wrzutu z autu. Rodriguez. Modric. Czy to wykorzysta? Gareth Bale. Zdobywają bramkę. Strzelić z tak ostrego kąta, to naprawdę trzeba mieć umiejętności. To był gol najwyższej klasy. Z takiej pozycji trafić do bramki, to jest naprawdę coś niezwykłego. Jest szansa! Chciał chyba trafić tym strzałem jakiegoś kibica na trybunach. Dośrodkowa Ibrahimović! Ach, piękne wyjście w górę, ale jednak nie ma bramki. Gdyby był minimalnie wyżej, pewnie by trafił czysto. No i Ibrahimović. O to chodziło! Myślę, że ta akcja mogła przynieść więcej korzyści, lecz na razie mamy tylko rzut wolny. David Luiz. Cristiano Ronaldo. Benzema. Luka Modric.
Czy uda mu się utrzymać przy piłce? Odegrał ponownie piłkę. Odbita piłka od zawodnika opuściła boisko. Wysokie podanie skierowane do Cristiano Ronaldo. Motta. Van der Wiel. Niestety stracił piłkę. Out dla Paris Saint-Germain. Out. Real Madrid wznowi grę. Piłka opuściła pole gry. Toni Kroos. No i Cristiano Ronaldo. Będzie rzut rożny. Modric. Oddaje strzał. No, wyręczył teraz bramkarza. Modric. Dobra okazja. Jest rzut rożny, stały fragment. Jak to wykorzystają? Ależ jest wściekły na siebie. Zmarnował taką dogodną sytuację. Van der Wiel. Luka Modric. Benzema. Przydałaby się wrzutka. I sędzia pokazuje, że będzie rzut rożny. Tylko jedną bramkę oglądaliśmy w pierwszej połowie. Spodziewaliśmy się chyba bardziej emocjonalnie. Rozpoczynamy drugą połowę. Galacticos prowadzą. Popatrzmy razem z Państwem, jak też potoczą się losy tego spotkania. Rodriguez. Cudowna seria podań. Jestem pod wrażeniem. Cristiano Ronaldo teraz. Marcelo. A teraz przybliżę Cristiano Ronaldo. Pewnie zastanawia się, jak mógł spudłować w tej sytuacji. Thiago Motta. Dobry atak flanką. Oddaje piłkę koledze. Piłka w pole karne. I walczyli rzut rożny. Ładne dogranie. No strzela. Szkoda. Tracą siły na takie strzały, ale przecież tak strzelając nie wyrównają. Teraz Cristiano Ronaldo. Ależ pięknie grają piłką. Nie
Nie do końca udana wymiana podań, bo rywale przejęli piłkę. Luka Modric. Dośrodkował. Udanie odbija bramkarz, ale wciąż piłka w grze. I rozpoczną królewscy od rzutu z autu. Trener Paris Saint-Germain wprowadzi za moment na boisko nowego zawodnika. Danilo, Gareth Bale, uwaga, może być groźnie, no i obrońca poradził sobie z tym zgraniem. PSG rozpocznie od rzutu z autu. Dobrze, przebił się. Uwolnił się spod opieki, ma dużo miejsca. Fatalne podanie, no i strata. Van der Giel. Di Maria. No i Ibrahimović. Gareth Bale. Dobrze i przejął. Tak, zawodnik Realu ma... Madryt faulował. Tak, faul był ewidentny i żółta kartka oczywista. Zlatan Ibrahimović! No, piłka opuściła boisko, będziemy mieli rzut rożny. Spójrzmy na statystyki i zobaczmy posiadanie piłki. Żaden z zespołów nie przeważał wyraźnie. Dobra pozycja do oddania strzału. Czy to wykorzysta? Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Świetnie przewidział to zagranie i przejął. Jesse Rodriguez. Dobrze, uwolnił się spod opieki. Ale słabe krycie. W pole karne do Ronaldo. Piłka w rękach bramkarza. Takim strzałem nie da się nikogo zaskoczyć. Van der Giel. Końcówka dzisiejszego spotkania jest wyjątkowo emocjonująca, a kibice dopingują swoich ulubieńców jak szaleni. Ale są jeszcze szanse, tu wszystko może się wydarzyć, a zatem chyba ich zachęcają słusznie do ostatniego wysiłku. Wciąż mamy remis i ostatnie minuty będą niesłychanie emocjonujące. Szkoda, za szybko chciał ruszyć do tego podania, spalony. Świetnie się ustawił i przejął piłkę. A teraz Ibrahimović próbował nawet udanie, ale nie opanował. Przy piłce Cristiano Ronaldo. No i zgranie w pole karne. Jesse Rodriguez! Aj, jaka szkoda! Nie udało mu się dosięgnąć tej piłki. Starał się jak mógł, ale to podanie było odrobinę za wysokie. Wygląda na to, że ciężar odpowiedzialności, który na nim spoczywał, chyba go przytłoczył przy tej akcji. Blisko pole karne, może strzelać. Isco.
No spójrzmy, czy Cristiano Ronaldo straci piłkę. Di Maria. Sędzia nie przerywa gry, stosując przywilej korzyści. Thiago Silva. Czy to wykorzysta? Zlatan Ibrahimović! Trafił w słupek, aj szkoda! Ależ podanie jest okazja! Di Maria. Uderzenie, strzał, ale prosto w rywala. Coś niespotykanego. Wędruje teraz bramkarz, jak widzimy, w pole karne rywala. Będzie chciał pomóc partnerom przy rzucie rożnym. To może być ich ostatnia szansa na wyrównanie. Teraz Cristiano Ronaldo. Jesse Rodriguez. No, strzela! Pewnie zastanawia się, jak mógł spudłować w tej sytuacji. Królewscy Real Madryt triumfator.